Od 1 stycznia 2018 wchodzą istotne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych i wydaje się, że z punktu widzenia takiego systemowego najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie do podatku dochodowego od osób prawnych dwóch odrębnych kategorii źródeł przychodów. Możemy je ogólnie powiedzieć, że w pierwszym przypadku są to przychody operacyjne oraz zyski kapitałowe. Mając te dwa źródła przychodów, podatnicy nie będą mieli prawa do rozliczania ich wspólnie, czyli zyski wypracowane w jednym źródle nie będą mogły być potrącane ze stratą z drugiego źródła. Jest to istotna zmiana systemowa, podobna do tego, co obecnie obowiązuje w podatku dochodowym od osób fizycznych, ale sprowadza się właśnie do to przede wszystkim do wyeliminowania możliwości optymalizacji podatkowych, z których podatnicy historycznie często korzystali, właśnie poprzez rozliczenie na przykład straty zrealizowanej na sprzedaży papierów wartościowych z zyskiem wygenerowanym na działalności operacyjnej. Ministerstwo Finansów postanowiło tutaj zadziałać i ukrócić tego rodzaju praktyki. Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, czyli zarówno spółek handlowych, spółek z o.o., spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, jak również wszelkiego rodzaju spółdzielni i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu. Jest to dosyć szerokie spektrum podatników.